Drogie panie, cudowne, cudowne kandydatki na kobiety. Zbulwersowała mnie ostatnio dyskusja w czasopiśmie kobiecym, gdzie dwie redaktorki, bardzo doświadczone w podrywaniu mężczyzn, opisywały, w jaki sposób kobieta ma szansę poderwać mężczyznę, jak zwiększyć możliwości poderwania. I podstawowym sposobem to jest rozbudzić w nim pożądanie. Żeby rozkochać w sobie mężczyznę, należy ubrać się właściwie. Należy włożyć mini spódniczkę, bardzo wysokie szpilki, pomalować paznokcie na jadowicie czerwony kolor, założyć te wachlarze na rzęsy i dekolt, wyeksponować dekoltem swoje najpiękniejsze zaokrąglenia. Drogie kandydatki na kobiety, informuję was, że te panie redaktorki są świetnymi teoretyczkami i jeżeli chodzi o wzbudzenie pożądania u mężczyzny, mają w 100% rację. Natomiast zapomniały one o tym, że miłość wcale u mężczyzny nie wiąże się z pożądaniem. Jeżeli droga kandydatką na szczęśliwą kobietę, w której zakochany mężczyzna, chcesz spowodować u mężczyzny pożądanie, to te rady są w 100% właściwe. Natomiast jeżeli chcesz go w sobie rozkochać, to zupełnie nie działają, a wprost przeciwnie, mają działanie odwrotne. Czemu? Ponieważ zupełnie inny obszar mózgu u mężczyzny zajmuje się pożądaniem, podnieceniem i prokreacją, a zupełnie inny obszar mózgu zajmuje się miłością. I miłość do kobiety wcale nie jest powiązana z tamtym obszarem mózgu, bo on jest w innej półkuli, a u mężczyzny te połączenie między półkulami jest szczególnie słabe. I dlatego, droga kandydatko, na szczęśliwą kobietę, której zakochany jest książę z bajki lub ewentualny pełnokrwisty mężczyzna, jeżeli chcesz takowego rozkochać w sobie, to niech ci się nie wydaje, że swoim ubiorem spowodujesz wzrost jego emocji, jego uczucia do ciebie, innego uczucia i innej emocji niż pożądanie. Żeby wywołać u mężczyzn miłość, należy zrobić coś zupełnie innego. Ale tego to ja na tym filmiku nie powiem i nie zdradzę tak łatwo. Zapraszam osobiście, mogę powiedzieć w stereo oczy. Wszystkie inne niech czytają czasopisma dla kobiet. Tam będą wiedziały, jak wzbudzić pożądanie i potem długo, długo płakać, że on się nie zakochał.